Witajcie moi drodzy, tu Kasia z Tafalaroty. Ostatnio ktoś zażyczył sobie, żebym zrobiła wideo i opowiedziała, jak można wymieniać się taliami tarota, gdzie i jak to się robi, i opowiedziała trochę o tym precedensie. Jak wiecie, są różne opinie na temat używanych talii tarota. Ja należę do obozu, który zupełnie nie ma z tym żadnego problemu. I z wymian dostałam naprawdę niesamowite talie. Tutaj przygotowałam parę, żeby Wam pokazać. Ja także nie zajmuję się tylko tarotem, ale robię też takie kryształową biżuterię i czasami po prostu piszę do różnych artystów, którzy produkują talie tarota lub też są kreatorami talii i pytam, czy by chcieli może się wymienić na... Jeżeli ja im zrobię coś dla nich, oni przysłaliby mi swoją talię. Niektórzy mówią tak, niektórzy mówią nie, więc to jest na pewno jeden ze sposobów, jeżeli coś robicie lub sami coś kreujecie, lub też jeżeli wiecie, macie jakieś przedmioty, które chcielibyście wymienić, warto też zapytać ludzi, czy nie chcieliby na przykład wymienić się na coś innego niż same talie tarota. Bo zauważyłam też, że u nas na polskim rynku no nie ma dużo takich oryginalnych, samoprodukowanych tarotów, więc często ludzie, którzy mają jakieś ciekawe talie, nie za bardzo mają ochotę wymieniać się na coś takiego typowego, które można kupić na każdym Amazonie, ale na to też można się powymieniać. Jeżeli na przykład macie jakąś starą talię, której nie używacie i leży ciągle w szafce, warto też wymienić się na inną, łatwo dostępną talię, ale którą będziecie używać. Ja na przykład ostatnio dostałam z wymian Holy Simple Tarot, Saki Saki Tarot. Ogólnie jak zaczęłam myśleć o tym filmiku, zobaczyłam, że dostałam niesamowite talie z wymian. To jest Tabula Mundi Tarot, który jest naprawdę piękny. Nie wiem, czy go znacie, czy nie, jest w oparciu o to. Teraz to jest biało-czarna wersja, a jest teraz wersja kolorowa, która wygląda niesamowicie. Po prostu jest cudowna. Chociaż ja bardzo lubię tą biało-czarną wersję, bo nie mam żadnej biało-czarnej talii. Także ta była taka jak dla mnie oryginalna i nietypowa. I bardzo się cieszę, że ją mam. Dostałam ją też taką dużą książką, bardzo informatywną. Dostałam z wymiany talię Mystic Fairy Tarot, którą teraz ostatnio właśnie obcięłam jej ramki, więc ja lubię modyfikować swoje talie, ja lubię je bawić się nimi, wiecie, no tak jak mówię, ja traktuję moje talie jako narzędzia do pracy, narzędzia do eksploracji wewnętrznej, używam, mam wiele talii, ale nie jestem takim kolekcjonerem, żeby właśnie nie obciąć im ramek albo coś, używam ich dla siebie, dla klientów i bardzo lubię modyfikować swoje talie, tak żeby mi się wygodnie z nimi pracowało. Następną talią, jaką dostałam z wymiany, była talia tarot drzew. Oczywiście większość tych talii można kupić jeszcze na internecie, ale nie wszystkie. I właśnie to jest też piękno wymiany, że można dostać z wymiany talie, które już są niepublikowane. Na przykład ja dostałam nawet w pięknej torebce tarot of the crown, którego już nie ma na rynku i bardzo ciężko jest dostać tą talię. To jest talia, która właściwie no, wiele osób chciałoby ją kupić i być może, że jeszcze autorka jej ją wyprodukuje od nowa, jakoś następne wydanie, ale na razie cicho sza. Dostałam też z wymian niesamowite talie z Baba Studios. Gothic Bohemian, a także The Victorian Romantic Tarot. Za niektóre, wiecie, musiałam na przykład wysłać komuś dwie różdżki, bo te talie są, ta akurat talia, bo Victorian, The Bohemian Gothic Tarot był niedawno, była jeszcze jedna edycja, a Victorian Romantic Tarot już od dawna nie był powtarzany, więc ta trzecia edycja już szybko się rozeszła. Dostałam także Nigel Jackson Tarot, który jest out of print i bardzo drogi, jeżeli się zechce go kupić. Przepiękna też talia.
Więc jak widzicie, talie z wymiany można dostać przeróżne, zależy co wymieniacie i na co. Ja oczywiście też musiałam oddać parę ze swoich jakichś fajnych talii za niektóre z tych talii, ale tak jak powiedziałam, nie używałam za bardzo talii, którymi się wymieniałam. Dostałam także zamianę Dreams of Gaia Tara, a także wymieniłam się na, widzicie, jest mnóstwo po prostu tego, na Raven's Prophecy Tarot. Czasami, wiecie, w prezencie na przykład to za to dostałam, w prezencie dostałam Wisdom of the Oracle, czyli te karty wyrocznie, i ja się zupełnie z nimi nie, jakoś nie zgadałam, nie podobały mi się wręcz i wymieniłam się na tą talię z osobą, której się podobał. Na przykład tarota wampirów, który też jest już, nie można go za bardzo kupić w sklepach, ale jeszcze można dostać te talie. Ja tutaj obcięłam białe ramki. Ten tarot już też nie jest publikowany. Dostałam za jakiś taki duży kryształ, który gdzieś tam wrzuciłam, że chciałabym się go pozbyć i w zamian dostać jakąś talię, także to też było fajne. Też wymieniłam się na już nieistniejące wydanie Gaian Tarot. Ja bardzo często, więc teraz może coś dla Was, co, jak mogę Wam pomóc. Więc bardzo często, po pierwsze, należę do paru grup na Facebooku, które zajmują się wymienianiem, wymianą ogólnie. Jedna taka najważniejsza, z której bardzo dużo wymieniałam się, nazywa się Tarot Swap. Ja podam te linki pod spodem. Oczywiście to są grupy, które są anglojęzyczne, więc jeżeli nie mówicie po angielsku, może być trochę trudniej, ale myślę, że też by się dało, bo jest Google Translate zawsze. Więc ta Tarot Swap, najczęściej ja nie miałam nigdy żadnego problemu z wymianą. Czasami słyszy się, że no wiecie, nigdy nie wiadomo, nie ma żadnej gwarancji, że traficie na szczerego człowieka, ale powiem szczerze, że mi się to jeszcze nie przytrafiło. Więc tutaj trochę musicie też intuicyjnie jakoś podejść do tego. Jeżeli macie dobre przeczucie, no to wiecie, ryzyko trzeba podjąć, wtedy jest ok. Następna grupa to nazywa się Tarot Marketplace i tam też ludzie sprzedają talie i sprzedają je dużo, dużo taniej niż można je kupić w sklepie. Ważne jest to, że bardzo często to są talie i ci ludzie mieszkają najczęściej w Ameryce, czasami w Europie, w różnych krajach. Jeżeli w Europie, to jeszcze nie jest tak źle, ale do Ameryki przesyłka kosztuje około 20 paru złotych, więc to też trzeba wliczyć, ale i tak to jest zawsze taniej niż kupowanie talii za dolary i przesyłanie jej za dolary do Polski. Jestem też taką jak gdyby członkinią w dwóch grupach tarotowych, gdzie też ludzie wymieniają się w obrębie tych grup taliami. No, jedna nazywa się Passion for Tarot, a druga For Love of Cards. Tam też możecie coś zobaczyć. W Polsce mamy taką grupę Ezoteryczny Market. Tam ludzie sprzedają taroty, ale też widziałam już coraz częściej ogłoszenia się pojawiają o wymianę. Dla kobiet jest też grupa Tarot w Praktyce Wsparcie i tam też z dziewczynami można się wymieniać taliami. Jeżeli macie coś na wymianę, napiszecie, że chcecie to wymienić, może ktoś się zgłosi. Do tej grupy można trafić poprzez stronę Doroty Dukowicz wtajemniczone.pl. Jeśli mam Wam dać jakieś takie praktyczne rady, no to myślę, że warto wiedzieć, co chcecie wymienić, zrobić sobie listę. Warto zrobić jakieś fajne zdjęcia, żeby każdy widział dokładnie, co to jest, jak wyglądają karty, czy są zniszczone, czy nie. Warto sprawdzić, ile Wasza talia jest warta przed wymianą, bo czasami talie stają się jak gdyby no, dużo droższe, jeżeli już nie ma ich w publikacji. I to się może stać podczas, na przykład ja kupiłam Dark Goddess Tarot i on był normalny, znaczy normalne znaczenie, że każdy mógł go kupić, a już teraz jest nie do kupienia, już się skończyło to wydanie i jest bardzo drogi, także jeżeli chciałabym go sprzedać, to bym go mogła sprzedać. Oczywiście ja go nie chcę sprzedać, ale gdybym chciała, to już bym musiała sprawdzić, ile jest warty w tym momencie, a nie w momencie, kiedy go kupowałam.
Miejcie też listę talii, które chcielibyście dostać w zamian. No i musicie wziąć pod uwagę to, że czasami jak chcielibyście jakąś droższą talię, ja wymieniałam się na przykład albo droższa talia za droższą talię, albo dwie tańsze talie za drogą talię, na przykład za Tarot Lenoir, taki tarot marsylski, no to musiałam wysłać dwie talie, Vanessa Tarot i tam jakąś taką egipską talię. Także to też musicie wziąć pod uwagę, ale to zwykle dogadujecie się z ludźmi po prostu. Czasami ludzie chcą więcej, czasami są szczęśliwi, jak po prostu mogą się pozbyć czegoś. No i jak, nie wiem, ja nie mam żadnego problemu z podawaniem ludziom mojego adresu. Ogólnie jestem mało strachliwa, więc jeżeli wy się boicie takich rzeczy, no to musicie to wziąć pod uwagę. I chyba tyle. Wiecie, podam te wszystkie linki pod spodem, więc proszę zajrzyjcie tam. Jest też, aha, Eclectic Tarot Forum. Ja osobiście tam jeszcze się nie wymieniałam, ale wiem, że dużo ludzi to robi. I bardzo polecam tą formę, bo czasami faktycznie można znaleźć niesamowite talie. I też jest ta rotacja wśród waszych talii, ponieważ my zmieniamy się jako tarociści. Na początku podobają nam się inne rzeczy, później jak zaczynamy pracować z taliami, z kartami, to coraz bardziej potrzebujemy jakiejś głębi, czegoś innego, jakiegoś innego spojrzenia i fajnie jest wtedy po prostu mieć różne talie i możliwość wymiany po prostu tych, które mamy, na jakieś nowe. Więc wszystkim polecam używanie tarotów używanych. Ja też nie mam problemu z używaniem używanych talii. Już zrobiłam film na ten temat. Jeżeli wy macie z tym problem, no to nie jest porada dla was. A dla tych, którzy nie mają z tym problemu i lubią używać używane talie, tak jak ja lubię ubierać się w ciuchlandzie. Także polecam tą metodę na po prostu oszczędzenie budżetowe także, ale też na znalezienie jakichś niesamowitych, fajnych talii, których już nie można kupić. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia. Zapraszam na moją stronę na Facebooku Tafalarota, także na blog Tafalarota i widzimy się wkrótce. Cześć!